Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, nawet sobie nie wyobrażacie, jak strasznie się cieszę, że spotykamy się po raz kolejny w rekolekcjach wielkopostnych. Nie mam bladego pojęcia, które to są już rekolekcje wielkopostne, takie w sensie internetowo-youtubowe, które odbywamy, ale strasznie się cieszę, że możemy je po raz kolejny wspólnie przeżyć. Moi drodzy, w zeszłym roku, jeśli pamiętacie, przeżywaliśmy dosyć wyjątkowe rekolekcje, jak każde, czyli straszne rekolekcje, rekolekcje o apokalipsie. Wydaje mi się, i też tak mi się wydaje, czytając wasze różne komentarze, że one były chyba całkiem niezłe. Więc pomyślałem sobie, że może by ten temat pociągnąć, bo temat jest w ogóle super. Przecież Pismo Święte nie tylko apokalipsą stoi, jeśli chodzi o straszne rzeczy. Tylko doskonale pewnie wiecie, że również Stary Testament jest wypełniony różnymi strasznymi wizjami, strasznymi proroctwami, przepowiedniami, snami itd. Dlatego w tym roku spotkamy się w rekolekcjach, strasznych rekolekcjach numer 2. Czyli w kolejnej dawce straszliwych wieści, które, jak się oczywiście okazuje, wcale nie są takie straszne, tylko są wypełnione dobrą nowiną. Dlatego was serdecznie zapraszam na otwarcie dzisiaj pierwszy odcinek tych naszych nowych, strasznych rekolekcji. Moi drodzy, to jest oczywiście odcinek wprowadzający, czyli de facto robotę zaczniemy tak naprawdę od jutra, ale chciałbym dzisiaj wam po prostu kilka rzeczy wytłumaczyć, pokazać dlaczego, co, po co, jak i też jakby wskazać trochę perspektywę, którą się będziemy w tym roku zajmować. Mógłby sobie ktoś pomyśleć, że te rekolekcje, zresztą podobnie jak te zeszłoroczne, są trochę oparte na takiej sensacji, tak? Że przecież ludzie tak się jarają apokalipsą, tymi wszystkimi rzeczami, no to dobrze o tym gadać, to będzie duża oglądalność. Otóż, moi drodzy, trochę to jest prawda, ale już mówię z jakiego powodu. Zobaczcie, że my w naszej wierze i też w ogóle ludzie oczywiście w świecie mamy rzeczywiście taką niezdrową ciągotę do różnego rodzaju wizji, proroctw, przepowiedni, wszelkiego rodzaju, nie wiem, snów albo takich rzeczy wymyślonych, wymarzonych, takich nie z tego świata. I kochani, można oczywiście albo się na to obrazić, że tak jest, albo spróbować poszukać jakiegoś rdzenia prawdy w tym wszystkim. Mam takie wrażenie, że ostatnio nam się szczególnie też w Kościele, a też chyba szczególnie w Kościele w Polsce, namnożyło dużo takich różnych proroctw, przepowiedni, takiego jakiegoś dziwnego myślenia o nas. Otóż, moi drodzy, mam takie bardzo głębokie przekonanie, tak jak zresztą naucza Kościół, że mamy jedno, jedyne objawienie, które jest nam potrzebne do tego, żeby poznać prawdę. I tym objawieniem jest oczywiście Słowo Boże. I nie neguję oczywiście tego, że Duch Boży i że Pan Bóg nie może mówić do ludzi w historii świata. Jasne, że mówi. To oczywiste. I wszystkie inne pomysły, wszystkie inne opowieści, które jakoś wyjaśniają Słowo Boże, pokazują Bożą wolę, są oczywiście jak najbardziej na miejscu. Ale chciałbym, żebyśmy nieustannie wracali do źródła. I kochani, właśnie dlatego zajmiemy się w tych rekolekcjach przede wszystkim Starym Testamentem, aczkolwiek nie tylko, bo będzie też trochę kawałków z Nowego Testamentu. Ale wiecie doskonale, że Stary Testament jest wypełniony u różnych proroków, u Ezechiela, u Izajasza, u Jeremiasza, szczególnie u Daniela, różnego rodzaju właśnie wizjami, proroctwami, przepowiedniami, snami, symbolami, znakami itd. Bardzo wiele z nich jest wręcz aż no niezrozumiała, że wielu z was, kiedy czytacie Pismo Święte, zadajecie sobie pytanie w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Te wszystkie jakieś rydwany pełne tysięcy oczu, zwierząt o skrzydłach, o nogach, o twarzach dziwnych, te wszystkie sny o rękach piszących na ścianach i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zupełnie bez sensacji, tylko tak na serio i na poważnie, po prostu rozczytali sobie Pismo Święte, tak jak to robiliśmy w zeszłym roku z Apokalipsą. Dlatego te rekolekcje będą polegały na tym, że w każdym odcinku będę chciał wam pokazać jakieś jedno proroctwo, jedną wizję, jeden sen, jeden symbol, jeden znak prorocki z różnych proroków, z różnych ksiąg Pisma Świętego i spróbuję je wam trochę rozczytać, pokazać wam, na czym polegają te symbole, jakby o co w nich chodzi, jakby po co one zostały dane. Dlatego, że jestem przekonany, moi drodzy, że te wszystkie prorocze wizje z Pisma Świętego, one są bardzo konkretnie jakby skierowane do każdego z nas. One są nie tylko o historii świata. One są nie tylko o tym, że Pan Bóg działa na przestrzeni dziejów i one zapowiadają różne tam wydarzenia. Tak oczywiście też jest. Tylko jestem przekonany, że każde proroctwo Pisma, każda wizja Pisma, każdy sen w Piśmie opowiada o Tobie,
o Twoim sercu, o tym, co się w nim dzieje. I kochani, chciałem Wam pokazać, jak bardzo to wszystko jest aktualne. Nie aktualne tylko w wydarzeniach świata, tylko to jest Twoja historia, Twój wczorajszy dzień, Twój jutrzejszy dzień, a co też najważniejsze, Twój dzisiejszy dzień. Dlatego, że Twoje serce przeżywa te wszystkie rzeczy. I ci prorocy, dani od Pana Boga, których słowo zostało zapisane w Słowie Bożym, oni mają nam po prostu wytłumaczyć nasze serca. I moi drodzy, to bym chciał, żebyśmy zrobili. Tu nie chodzi o żadną tanią sensację. Tu nie chodzi o karmienie się, nie wiem, właśnie nadzwyczajnymi wizjami, żeby było ciekawie. Nie. Tylko chodzi o to, że mamy serca, one są zagubione, one są poplątane, a Pan Bóg swoim słowem potrafi je wytłumaczyć. Żeby to mogło pasować do każdego człowieka w każdym czasie, to właśnie dlatego ujął to w różne znaki i symbole, dlatego że wtedy na różne sposoby różni ludzie w różnym czasie, w różnych sytuacjach mogą to odczytać do siebie. I tym właśnie strasznie chcę, żebyśmy się zajęli w tegorocznych, strasznych rekolekcjach. Moi drodzy, zanim zaczniemy tak na serio te wszystkie właśnie niezwykłe wizje i proroctwa ze Starego Testamentu, to chciałbym, żebyśmy pierwsze 3 dni, szczególnie oczywiście jutro i pojutrze, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, taki trochę wstępniak, żebyśmy przez te pierwsze 3 dni nie poszli jeszcze w te wszystkie wizje, tylko usiedli w samym początku, w Księdze Rodzaju. Chciałem Wam jutro i pojutrze trochę pokazać tego, co się wydarzyło w raju, dlatego że jestem przekonany, że to wszystko, co potem, te wszystkie późniejsze proroctwa, wizje, są tak naprawdę próbą do pewnego powrotu, tylko pewnego specyficznego powrotu. Pozwólcie dzisiaj tylko na 2 słowa. Kochani, w raju mamy 2 symbole, symboli oczywiście jest znacznie więcej, ale 2 symbole, na które chciałem Wam dzisiaj zwrócić uwagę. Jednym symbolem jest drzewo i to jest w ogóle coś bardzo ważnego, dlatego że cały Wielki Post w ogóle jest pod symbolem, pod znakiem drzewa. Wiecie doskonale, że jakby kulminacyjnym momentem będzie oczywiście zmartwychwstanie, ale do zmartwychwstania doprowadziło nas drzewo, w sensie drzewo krzyża. I kochani, nie bez przyczyny Pan Jezus umarł na drzewie. Nie bez przyczyny, dlatego że wszystko zaczęło się od drzewa. I kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na jedno drzewo, bo wiecie, że są 2 bardzo ważne drzewa w raju. Jedno drzewo życia i drugie drzewo poznania, drzewo dobra i zła, o którym będzie jutro i pojutrze. Ale dzisiaj to pierwsze drzewo, o którym myślę, rzadko myślimy, dlatego że zazwyczaj zajmujemy się tym drugim. Kochani, co to jest za symbol, że w raju było drzewo życia? Co to znaczy? Tym drzewem życia tak naprawdę oczywiście jest Pan Bóg. Moi drodzy, tym drzewem nie jest jakaś rzeczywistość stworzona, tym drzewem nie jest coś, nie wiem, jakiś dar od Pana Boga, tylko to jest On sam. To jest obraz, to jest oczywiście symbol, bo cała ta opowieść o raju jest bardzo symboliczna, która pokazuje, że jest jedno źródło, w którym jest życie, schronienie, szczęście, dobro, miłość, że z niego się wszystko bierze. I zauważcie, to drzewo w samym środku raju zostaje Adamowi i Ewie dane jako dostępne. Nie mamy żadnych ograniczeń w czerpaniu z tego drzewa. Nie ma żadnych zakazów, słuchajcie, z tego drzewa bierzcie, ale nie za dużo. Weźcie dziennie tylko 1 albo 2 owoce, tylko żebyście nie byli zachłanni. Nie. To drzewo jest całkowicie do wzięcia, do spożycia, do pochłonięcia, do tego, żeby je po prostu wchłonąć, jak się tylko da. I moi drodzy, to jest jakby pierwszy symbol, który jakby bardzo warto mieć w głowie, kiedy będziemy przeżywać cały Wielki Post. Kiedy będzie nam Kościół pokazywał przez cały ten czas drzewo krzyża, to kochani, to jest tak naprawdę to samo drzewo. Na tym drzewie, gdzie Pan Jezus zawisł, rozlało się życie. Z tego drzewa rozlało się życie. To pokazuje, że to, co Chrystus zrobił, to, co chcemy jakby osiągnąć w tym Wielkim Poście, to chcemy znowu się z tego drzewa najeść. Chcemy znowu pod tym drzewem się schronić. Są takie bardzo piękne obrazy w Biblii, bardzo często powtarzane, o drzewie, które ma gałęzie bardzo szerokie, gdzie się chowają ptaki powietrzne, pod tym drzewem są właśnie zwierzęta i ludzie, które się karmią z tego drzewa. Kochani, czymś takim, kimś takim, bo tym drzewem oczywiście jest Pan Bóg, jest krzyż Pana Jezusa. Pierwsza moja zachęta, tak jak mówię, to jest tylko wstęp. Kochani, spędźcie pod tym drzewem jak najwięcej czasu w Wielkim Poście. W tym wszystkim, co będę Wam próbował opowiedzieć, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby Was zaprosić pod to drzewo, żebyśmy wrócili do tego drzewa, z którego jest życie. My latamy po tym świecie, cały ten świat lata po tym świecie, nieustannie poszukując życia, spełnienia, tęsknoty swoich marzeń, szczęścia, miłości itd. To jest tylko w jednym miejscu, w drzewie, i w tej chwili jest to drzewo krzyża,
bo to drzewo nam Pan Bóg dał, żebyśmy z niego czerpali. Ale jest to oczywiście jeszcze jeden symbol, na który chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę. Moi drodzy, drugi symbol, który chciałbym Wam zostawić, to jest taki symbol, o którym Wam mówiłem już wielokrotnie, ale myślę, że bardzo warto sobie o nim przypominać zawsze w popielec, w popielcową środę, dlatego że on jest bardzo związany z rajem. Moi drodzy, na pewno dzisiaj, jeżeli będziecie na liturgii, bądź byliście na liturgii, a koniecznie warto, to wiecie, że mamy taki obrzęd dzisiaj w kościele, bardzo piękny, posypania głów popiołem. Moi drodzy, przy okazji tego posypania, wiecie, że Kościół wypowiada nad człowiekiem, któremu posypuje głowę popiołem, dwa zdania. Albo mówi, nawróć się i uwierz w Ewangelię, w sensie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albo mówi, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mówię Wam o tym już wielokrotnie, ale ja do tego bardzo zawsze wracam w środę popielcową, bo to jest po prostu przepiękna, to jest przepiękne pierwsze proroctwo tak naprawdę. To jest pierwsze straszne, mogłoby się wydawać, proroctwo, które tak naprawdę jest dobrą nowiną. Jak zazwyczaj to zdanie słyszymy? Większość z nas, tak przypuszczam, ja zawsze jak byłem dzieckiem, jak byłem w kościele i to słyszałem, to myślałem, że mi tak przypominają po prostu, człowieku, jesteś śmiertelny, umrzesz i pójdziesz do grobu. I zawsze jak chodziłem w popielec, tak mi się wydawało, że tak mi mówi ksiądz, że ty marny prochu, umrzesz kiedyś i się po prostu rozsypiesz w proch. I to w ogóle prawda, kochani. Tylko to zdanie oczywiście brzmi dosyć strasznie, nie? Jest takim przypomnieniem śmiertelnym, grobowym, cmentarnym i tak dalej. Ale, kochani, w tym jest też zawarta cudowna obietnica, po prostu przepiękne proroctwo. Tam, gdzie jest mowa, z prochu jesteś i do prochu wrócisz, kochani, to jest zdanie z Księgi Rodzaju. To jest zdanie, które Pan Bóg mówi do Adama i do Ewy, kiedy muszą opuścić raj. I Pan Bóg w ten sposób prorokuje nad nimi, dlatego mówi, że tak. Jesteście z prochu, czyli z tej ziemi rajskiej. Bóg to mówi do Adama jeszcze w raju. Pamiętacie, że Adama ulepił z prochu, ulepił go z ziemi. Czyli Pan Bóg mówi tak, jesteś z tej ziemi, Adam, i Adam, wrócisz tutaj. Z prochu jesteś i do prochu powrócisz. Czyli to jest opowieść, to jest pierwsze proroctwo w Piśmie Świętym, pierwsze straszne mogłoby się wydawać proroctwo, mówiące o śmiertelności, o tym, że wszyscy umrzemy, które tak naprawdę jest obietnicą. Chcę was wszystkich przywrócić do raju. Tylko co, kochani, najciekawsze? Jak się uważnie czyta Biblię, to widać, że raj był tylko jakby miejscem początkowym. To nie jest tak, że raj był miejscem końcowym, w sensie tak miało być, jak było w raju. Nie. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że raj był tylko startem, z którego mieliśmy wystartować do zupełnie niezwykłych rzeczywistości, które nie zdążyły się wydarzyć, dlatego że wydarzył się grzech. Więc, kochani, kiedy mówimy sobie, że mamy wrócić do raju, to de facto mówimy nieprawdę. Dlatego, że to jest tak, jakbyśmy mieli jechać, może jakiś podam Wam przykład dziwny, jakbyśmy mieli lecieć na przykład samolotem w jakieś bardzo egzotyczne miejsce. I wiadomo, że do tego egzotycznego miejsca tym samolotem polecimy z jakiegoś lotniska. I kiedy mówimy, z tego lotniska tam lecimy, to oczywiście nie chodzi nam o to lotnisko, tylko chodzi nam o to miejsce, do którego dotrzemy. Ale uwaga, lotnisko jest początkiem, jest miejscem startowym. I kochani, raj był czymś takim. Raj był lotniskiem, z którego mieliśmy polecieć do czegoś niezwykłego. Do czego? Ani ucho nie widziało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka tam nie wstąpiło. To jest niepojęte dla nas, jak to będzie niezwykłe. Więc kochani, rozpoczynamy dzisiaj drogę powrotu do raju, ale tak naprawdę nie do raju. Powrotu do raju, który będzie dla nas lotniskiem, z którego wystartujemy do czegoś absolutnie niepojętego i niezwykłego. Bóg na samym początku, już w Księdze Rodzaju obiecał, że my tam wrócimy i stamtąd ruszymy do czegoś niezwykłego. To jest pierwsza straszna zapowiedź, strasznie straszne proroctwo, które tak naprawdę jest dobrą nowiną. I to chciałbym z Wami, moi drodzy, zrobić w tym Wielkim Poście. Strasznie długi ten odcinek będzie, no trudno. I strasznie mądry taki. Strasznie mądry. Głupio tak się odezwać teraz. Dobra. Aha, bo gadanki robimy. Widzicie, zapomniałem, bo przecież słuchajcie, bo zapomniałem Wam powiedzieć, że jesteśmy znowu z Marcinem. Chociaż nie, to pewnie niektórzy widzieliście we vlogu, który był jakiś czas temu. Więc jesteśmy z Marcinem, oczywiście kręcimy straszne rekolekcje z Marcinem, który stoi za kamerą, więc będą jego jakieś bardzo mądre na pewno przemyślenia, które będą zmieniały rzeczywistość. No i chyba tyle na ten wstęp. Czy masz jakieś mądre zdanie, Marcin, do powiedzenia? Widzę po Twojej twarzy, że nie bardzo. Dobrze, kochani, to tyle na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam, błogosławię, ściskam. Widzimy się jutro w strasznych rekolekcjach wieczorem, w czwartek, w pierwszym odcinku, takim bardziej regularnym. To zapraszam, pa!